Ponieważ twoje ciało kiedyś było martwe, ale potem zmartwychwstało, w zamian za tą ciemność, którą weźmiesz na siebie i w siebie wsączysz, daj mi radość zmartwychwstania. Daj mi nadzieję, która przychodzi przez twoje zmartwychwstanie. Jeszcze raz wrócimy do filmu Ja Jestem. Przypomnimy ten przykład kobiety, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych, Polka, była zaangażowana w odnowę w Duchu Świętym i opowiadała, że pewnego dnia poszła do pracy i pracowała chyba na 70. którymś piętrze. I kiedy była w windzie, winda zaczęła gwałtownie spadać. Znajdowała się na szczęście w tej windzie z jakimś mężczyzną. Ten mężczyzna szybko zareagował, nacisnął przycisk stop. Winda się zatrzymała, ale zdążyła przejechać już 30 kilka pięter. Kobieta była zszokowana, kiedy wysiadła z windy, musiała dojść do siebie. Potem zadzwoniła do rodziny w Polsce i opowiedziała o swojej sytuacji mamie. I rodzina zamówiła mszę świętą w Polsce. Ale jak to się stało, że zamówiła tę mszę? Poszła do księdza we własnej parafii w Polsce. Ksiądz otworzył kalendarz i powiedział, że wolna intencja jest 11 września. To był rok 2001. I tego dnia kobieta, ta, która mieszkała w Nowym Jorku, poszła do pracy i w Nowym Jorku, w każdym razie w tym miejscu, gdzie miał zamach na World Trade Center. I właśnie jak każdego dnia znajdowała się w swoim biurze i nagle usłyszała, poczuła, że trzęsie się jej biuro, że spada tynk z sufitu, ścian, jest ogromny kurz, myślała, że jest trzęsienie ziemi. Złapała torebkę, wybiegła na zewnątrz, na korytarz. Był tam tłum ludzi. Okazało się później, że to samolot sterowany przez terrorystów uderzył w wieżę. I doszła do wniosku, że nie przeżyje, nie wydostanie się, jest bardzo wysoko. Korytarze, klatki schodowe są zajęte przez ludzi, windy nie działają. Ale kiedy siedziała właśnie, stała na chwilę, przez chwilę na tym korytarzu, uświadomiła sobie, że tego dnia, mniej więcej w tym czasie, odprawia się za nią msza święta w Polsce. Że nie jest to przypadek. Msza święta dziękczynna za ocalenie jej życia. Być może ktoś przyjmie w jej intencji komunię świętą. Zrozumiała, że to jest dla niej znak, że musi walczyć o swoje życie, że ona przeżyje. Zebrała siły i zaczęła zbiegać klatką schodową. Mijała po drodze ludzi, którzy wchodzili do góry, strażacy, którzy potem okazało się nie zginęli. Zbiegła na dół, stała przez chwilę pod wieżowcem, gdzie było mnóstwo gapiów, ale głos mówił jej wewnątrz, że żeby szła dalej, żeby nie zostawała tam. Poszła dalej, a ta wieża zawaliła się. Właśnie mówiła, że ocaliła swoje życie, ktoś ocalił jej życie, dzięki świadomości, że tego dnia była sprawowana za nią msza święta. Znała znaczenie, wartość mszy świętej. Dlatego msza święta, komunia święta w naszej intencji, w czyjejś intencji, ma ogromną moc. Nie dajmy sobie nigdy wybić tej wiary z głowy, z naszej świadomości. Dlatego starajmy się nigdy nie tracić komunii świętej, żadnej okazji.